Grzegorz Baratyn, witam i zapraszam na aktualności. Przypominam, że do 19 czekamy na Państwa telefony. Numer 17 86 13 317, a zaczynamy od skrótu informacji dnia. W Jarosławiu i Przemyślu uczczono pamięć ofiar w 73. rocznicę zbrodni wołyńskiej. Pospolite ruszenie dla ratowania zabytkowej cerkwi. Tysiące osób na pikniku w Świątkowej Wielkiej. Kolejny podkarpacki akcent zakończonego sukcesem występu polskich piłkarzy na turnieju Euro. W całej Polsce uczczono dziś pamięć ofiar zbrodni wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku oddziały OUN-UPA zaatakowały równocześnie 99 polskich wsi na Wołyniu. To był początek czystki etnicznej zorganizowanej akcji ukraińskich nacjonalistów skierowanej przeciwko Polakom. Zginęło w niej 100 tysięcy osób. Na Podkarpaciu rocznicę zbrodni obchodzono dziś m.in. w Przemyślu i Jarosławiu. W całej Polsce pamięć krwawej niedzieli czczono dziś modlitwą i ciszą. Pod pomnikami ofiar w ogromnej większości symbolicznymi składano kwiaty i palono znicze. Tak było w Warszawie pod pomnikiem na skwerze wołyńskim. A tak w Przemyślu, którego ulicami już wczoraj przeszedł Marsz Pamięci Wołynia. Dziś przed pomnikiem na cmentarzu wojskowym nie było przemówień. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Na głównych ulicach miasta, ale też na Urzędzie Miasta od wczoraj wiszą biało-czerwone flagi. To także symbol pamięci o ofiarach. W Jarosławiu na starym cmentarzu przed symbolicznym obeliskiem zebrali się mieszkańcy, samorządowcy, wojsko i przedstawiciele stowarzyszeń kresowych. Jesteśmy tu razem, by oddać hołd zamordowanym Polakom, by o nich pamiętać, ale także by z naszej dramatycznej, niejednokrotnie właśnie krwawej historii wyciągać odpowiednie wnioski na przyszłość. Uczestnicy uroczystości podkreślali, że trzeba przekazywać kolejnym pokoleniom prawdę o zbrodni wołyńskiej i jej okrucieństwie, po to, aby nic takiego się już nie powtórzyło. Musimy szanować się nawzajem, ale musimy też być odpowiedzialni za swoje państwo. Musimy być odpowiedzialni właśnie przede wszystkim za wychowanie swoich dzieci w poszanowaniu dla innych nacji. Myślę, że gdyby to poszanowanie było po stronie Ukraińców w czasie II wojny światowej, nie byłoby dzisiaj tych uroczystości. Bo człowiek szanujący swojego bliźniego nie podnosi na niego ręki. Człowiek, który jest wychowany w miłości do drugiego człowieka, nie byłby zdolny do tak makabrycznych zbrodni. Dlatego zdaniem uczestników uroczystości ważne jest potępienie banderowskiej ideologii i takie zapisy prawa, które w Polsce postawią ją w tym samym miejscu, co faszyzm i stalinizm. Ta ideologia nie tylko, że była szczególnie specyficzna. Ona po prostu była również od początku antypolska. Fakt, że obecnie ona jest ponownie propagowana na Ukrainie, nie napawa nas optymizmem na przyszłość. Modlono się za ofiary, ale też w intencji przebaczenia, ale jak podkreślano, opartego na prawdzie i przyznaniu się do winy. Dla polskich historyków zbrodnia wołyńska była ludobójczą czystką etniczną. Świadczy o tym organizacja mordów, ich przebieg, zasięg, motywy i cele. Dla badaczy z Ukrainy zbrodnie były konsekwencją wojny Armii Krajowej z UPA, w której wzięła udział ludność cywilna. Strona ukraińska ocenia swoje straty nawet na 20 tysięcy ofiar. Kto podjął decyzję o usunięciu Polaków ze wszystkich ziem uznawanych przez nacjonalistów za ukraińskie? Prawdopodobnie, jak wynika z ustaleń pionu śledczego IPN-u, trzy osoby z wołyńskiego kierownictwa OUN-B – Dmytr Klaczkiewski, Wasyl Iwachow i Iwan Łytwyńczuk. A początkiem tej niespotykanej w historii i rozmiarze okrucieństwa czystki etnicznej była krwawa niedziela, 11 lipca 1943 roku, gdy w jeden dzień nacjonaliści zaatakowali prawie 100 polskich wsi. Mordowano planowo, atak następował po pierwszej porannej mszy świętej, kiedy ludzie wychodzili z kościołów, nikt do kościołów broni nie zabiera i w tym momencie tych Polaków mordowano. Mordowano kobiety, dzieci, starców. W sumie w lipcu 1943 roku celem napadów stało się 520 polskich wsi i osad na Wołyniu. Zginęło w nich kilkanaście tysięcy Polaków. Potem fala mordów rozlała się na inne województwa II Rzeczpospolitej, m.in. tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie i poleskie.
Do dziś historycy mają problem z ustaleniem dokładnej liczby ofiar, ale skalę określa się na około 100 tysięcy, choć są też szacunki mówiące nawet o 300 tysiącach ofiar ukraińskich nacjonalistów. Odwet ze strony polskiej był, bo po takiej zbrodni musiał nastąpić. Nie wszyscy są święci, nie wszyscy są miłosierni i po wymordowaniu całych rodzin następował odwet ze strony części Polaków, ale skala tego odwetu, skala tych zamordowanych Ukraińców jest oczywiście dużo mniejsza. Według różnych źródeł szacowana na kilkanaście do 20 tysięcy. Jak wynika z danych IPN-u, co najmniej 384 Ukraińców zginęło też z rąk nacjonalistów za udzielanie pomocy Polakom. Na liście Sprawiedliwych Ukraińców jest ponad 1300 osób, które uratowały ponad 2,5 tysiąca polskich sąsiadów i przyjaciół. O stosunkach polsko-ukraińskich w Przemyślu, o tym, co się wydarzyło w tym mieście w ciągu ostatnich tygodni, o tym, jak zrozumieć przeszłość i teraźniejszość, będę dziś rozmawiał w programie Konkrety i Opinie. Zapraszam na 20.30. Ustawy, które przyjmujemy w Sejmie, nie są idealne. Zawsze są powody, żeby je nowelizować. Stwierdzili dziś na konferencji prasowej posłowie PiS. Krystyna Wróblewska i Mieczysław Miazga mówili nie tylko o Trybunale Konstytucyjnym, ale też między innymi o obrocie ziemią i odnawialnych źródłach energii. Poseł Krystyna Wróblewska przyznała, że PiS jest formacją, która popełnia błędy. Jej zdaniem przyjęte w ubiegłym tygodniu przez Sejm poprawki dotyczące Trybunału Konstytucyjnego są kompromisem. Opozycja ma jeszcze szansę na zgłaszanie swoich propozycji. Senat będzie jeszcze pochylał się również nad poprawkami opozycji, więc tak naprawdę będziemy przyglądać się temu, co opozycja ma do powiedzenia. Jeżeli będą to dobre do zaakceptowania poprawki, też się nad tym pochylimy. Parlamentarzyści PiS poinformowali także o szybkiej zmianie ustawy o sprzedaży ziemi. Okazało się, że po 1 maja banki wstrzymują się z udzielaniem kredytów rolnikom, których zabezpieczeniem miałyby być hipoteki ustanowione na nieruchomościach rolnych. Teraz ustalono, że właściciel gruntu oraz bank będą wspólnie ustalać wartości nieruchomości rolnej przy udzielaniu kredytu. PiS jest też zadowolone z nowego prawa o odnawialnych źródłach energii, choć przyznaje, że właściciele instalacji do wytwarzania prądu nie dostaną tyle, ile obiecywała poprzednia koalicja. Cena energii by wzrosła, bo jednak energia odnawialnych źródeł jest bardzo droga, jest droższa niż konwencjonalna tutaj. Dlatego rząd idzie w kierunku tutaj właśnie paliw stałych, takich jak węgiel, jak gaz. Posłowie PiS zapowiedzieli też przyjęcie nowej ustawy o bezpośredniej sprzedaży żywności i powołaniu nowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. A poseł PSL Mieczysław Kasprzak skrytykował pomysł przeniesienia części pieniędzy z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Rząd tłumaczy, że chce w ten sposób stworzyć bufor bezpieczeństwa dla systemu emerytalnego, a zdaniem szefa podkarpackich Ludowców chodzi o łatanie dziury budżetowej. Mieczysław Kasprzak uważa, że przeniesienie części pieniędzy zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, czyli tak zwanym drugim filarze, w konsekwencji doprowadzi do jego upadku, a pomysł rządu wypłacenia co czwartej złotówki z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej nazwał skokiem na kasę obywateli. Z tego funduszu, jak życie pokazuje, do tej pory były łatane wszystkie dziury budżetowe, więc spodziewamy się i takie są założenia, że te pieniądze zostaną przeznaczone na łatanie bieżących potrzeb budżetowych, które w tej chwili już zaczynają być dość drastyczne. Zdaniem szefa podkarpackich Ludowców w Polsce nie ma mowy o dobrej zmianie, bo jak argumentował, rząd wprowadza kolejne podatki, m.in. podatek bankowy i handlowy, które mają pokryć realizację obietnic wyborczych, a uderzają po kieszeni klientów. Mieczysław Kasprzak skrytykował też program Rodzina 500+. Jego zdaniem nie spełnia on swojej roli i należałoby go uszczelnić i zmodyfikować. Między innymi poprzez wprowadzenie zasady złotówka za złotówkę w przypadku przekroczenia progu dochodowego. Towarzystwo Miłośników Krępnej i Okolic zorganizowało wczoraj kolejną paradę historyczną. Nie chodziło w niej tylko o dobrą zabawę, ale zebranie pieniędzy na konserwację polichromii zabytkowej cerkwi. Potrzeby są spore, bo chodzi o 330 tysięcy złotych. Ale miejscowi społecznicy mają już doświadczenie w takiej pracy. Uratowali przed ruiną cztery zabytkowe świątynie.
Krępniańskie parady historyczne to pospolite ruszenie kół gospodyń wiejskich, strażaków, pasjonatów historii, ośrodków jeździeckich oraz parafii, czasem odległych o dziesiątki kilometrów. Wszystkich łączy jeden cel – przy dobrym jadle i interesującym widowisku zebrać pieniądze na konserwację Cerkwi Świątkowej Wielkiej. Cerkiew Świątkowej Wielkiej została zbudowana i oddana do użytku w roku 1757. Jest to jedna z piękniejszych cerkwi budowanych w stylu zachodnio-łemkowskim. Konstrukcja świątyni jest już zabezpieczona, ale pilnej konserwacji wymagają XVIII-wieczne polichromie wewnątrz cerkwi, a także ocalałe fragmenty ikonostasu. Na ich konserwację trzeba ponad 300 tysięcy złotych. Wnętrze jest niezwykłe, wielobarwna polichromia, rzadko spotykana tutaj na Łemkowszczyźnie. I dlatego podjęliśmy się jej konserwacji, ponieważ około 1/3 z tych malowideł jest w stanie bardzo złym. 2 lata temu udało się zebrać ponad 500 000 złotych na wymianę podwalin oraz dachu i kopuł cerkiewki. Teraz członkowie Towarzystwa Miłośników Krępnej i Okolic mają nadzieję, że w ratowaniu zabytku pomoże im, oprócz rozmachu przedsięwzięcia, spontaniczny ekumenizm. Są prawosławni, grekokatolicy, rzymskokatolicy, polskokatolicy. Łączy ich w wspólnym, dobrym celu, jakim jest właśnie zachowanie dóbr kultury. Najbardziej to interesujące są te chyba pikniki dla dzieci. Te konie, prawda, przebierańcy, rycerze. Co możemy jeszcze dodać? Oczywiście, że dorzuciliśmy się, zjedliśmy pyszne ciastko. 15. edycja Krępniańskiej Parady Historycznej w Świątkowej Wielkiej przyciągnęła kilka tysięcy osób. A w Krośnie zakończył się Young Arts Festival. Melomani wysłuchali 6 koncertów, które połączyło hasło Klasyka to też muzyka. Finałem był występ Anny Jurksztowicz oraz Krzesimira Dębskiego, kompozytora, skrzypka i dyrygenta. Młodzi uczestnicy warsztatów przez tydzień szlifowali umiejętności pod okiem światowej sławy muzyków i pedagogów. Ja brałam lekcję u pana Piero Massy. Pan Piero Massa przyjechał do nas z Włoch. Jest altowiolistą. Ja gram na skrzypcach, ale bardzo chciałam po prostu u niego być. Na pewno dał mi dużo pozytywnej energii, bardzo dużo dobrych wskazówek. Na koniec przyszedł czas na wspólne zaprezentowanie efektów nauki w orkiestrze kameralnej, którą poprowadził Krzesimir Dębski. Stworzyli orkiestrę na naprawdę poziomie prawie że dorosłym. Chciałbym, żeby, ja jestem wykładowcą akademickim na uczelniach muzycznych, żeby na takim poziomie grały studenckie orkiestry. O czym świadczy fakt, że podczas próby przed koncertem kompozytor zaproponował do zagrania swoje niepublikowane nigdzie wcześniej utwory, a młodzi muzycy zagrali je zdaniem autora całkiem poprawnie. Festiwal miał też ukazać inne oblicze muzyki klasycznej, nie tylko jej repertuaru, ale też formy samych koncertów. Staraliśmy się wprowadzić w to wszystko taki swobodny, wakacyjny nastrój, tak żeby cały festiwal miał charakter właśnie dający radość i odpoczynek dla zmysłów. Nastrój radości i wypoczynku wpisał się więc w koncert finałowy, podczas którego orkiestra złożona z uczestników warsztatów mistrzowskich pod batutą Krzesimira Dębskiego i z udziałem Anny Jurksztowicz wykonała utwory muzyki filmowej. Pozostajemy w Krośnie, bo wieża Farna w tym mieście to teraz nowa przestrzeń prezentacji dzieł współczesnych artystów. Teraz entuzjaści sztuki mogą oglądać wystawę Apostolado według El Greca autorstwa Mirosława Sikorskiego, a przedsięwzięciu patronuje Muzeum Rzemiosła. Cykl Apostolado tworzy ponad 40 płócien wykonanych techniką olejną bądź z domieszką tempery. Dzieła Mirosława Sikorskiego nieco przewrotnie nawiązują do popularnych w Hiszpanii zespołów portretów, które przedstawiały 12 apostołów. Spod ręki najwybitniejszego ówczesnego malarza El Greca wyszło kilka cykli Apostolado. Sikorski postanowił zmierzyć się z twórczością mistrza i zajął się problemem przedstawienia człowieka na portretach. Próbował dotrzeć do tajemnicy wnętrza, które wyraża twarz. Często zacięta, chłodna, pozornie bez emocji. Dla mnie osobiście to wszystkie te obrazy to jest takie zastanawianie się nad sensem portretowania człowieka. No bo każdy z nas przyjmuje maski. Przyjmujemy te maski dla siebie, przyjmujemy je do sytuacji, przyjmujemy dla innych. No i jeszcze
artysta, który maluje, nakłada kolejną maskę swoją. Krakowski malarz nie przez przypadek wybrał na miejsce krośnieńskiej ekspozycji wieżę kościoła Farnego. To miejsce z trzema XVII-wiecznymi dzwonami ufundowanymi przez Wojciecha Portiusa. Trzykondygnacyjna przestrzeń wieży pozwala na dowolną aranżację wystawy, a sąsiedztwo dawnych elementów architektury budzi nowe skojarzenia. Obrazy Sikorskiego to często wielkoformatowe płótna. Postaci, które pokazuje, ujęte są z różnych perspektyw. Dynamika kompozycji pozwala na przeniesienie się w świat mistrza El Greca, ale poprzez wnętrze współczesnego artysty. To ciekawy zabieg formalny, który przyniósł Sikorskiemu ogromne zainteresowanie zwiedzających i krytyków. A wieża Farna w Krośnie stała się nowym miejscem artystycznych poszukiwań na mapie Podkarpacia. Czas na sport. Mirosław Pęcek. Witam Państwa. W serwisie sportowym na początek o Speedwayu. 13. runda Nice Polskiej Ligi Żużlowej niezbyt udana dla naszych drużyn. Rzeszowska Stal wprawdzie wygrała z Lokomotywem, ale Łotysze wrócili do domu z bonusem. Krośnianie na torze lidera tabeli trzymali się dzielnie, tylko do 6. wyścigu. Krośnieńscy żużlowcy po dwóch zwycięstwach z rzędu chcieli powalczyć w Jaskini 2. Na torze lidera rozgrywek Łódzkiego Orła KSM nieźle zaczął. W biegu otwarcia Tomasz Krzanowski z Siergiejem Łogaczowym pokonali 4-2 Puszakowskiego i Andersena, ale to były miłe, złego początki. Wilki trzymały się dzielnie do 6. wyścigu, kiedy to było 17-13 dla gospodarzy. Później Łodzianie byli znacznie skuteczniejsi. W 11. biegu prowadzili różnicą 24 punktów. Skończyło się wysoko wygraną lidera 59-31. Rzeszów jest nadal niezdobytą twierdzą dla przyjezdnych. Stal ograła Lokomotiv 47-43, ale goście wyjechali z bonusem. Zaskoczyli nas i odjechali nam, nie? Tam Karol walczył ostatnim, ale nie wywalczył niestety. Brakło troszkę. Mam nadzieję, że w tym roku Rzeszów nie będzie zdobyty i to się liczy, a w miarę wszyscy pojechaliśmy równo. Może nie było jakiejś tam rewelacji ani szału. No to komplet wyników spotkań 13. rundy. Stal jest na 3. miejscu, krośnianie utrzymali 8. lokatę. Żużlowcy mają teraz wakacje. Kolejna runda rozegrana zostanie dopiero 5 sierpnia. 8. samochodowy wyścig górski w Limanowej był kolejną tegoroczną rundą Mistrzostw Polski i Europy. Trasa wiodąca na przełęcz pod Ostrą okazała się szczęśliwa dla naszych reprezentantów. Karol Krupa i Marcin Wrona wygrali rywalizację w swoich krasach. Walkę w klasyfikacji generalnej wygrał Włoch Merli, ustanawiając nowy rekord trasy. Najlepszy z Polaków Robert Steć był 6. Krośnianie Karol Krupa i Szymon Piękoś po raz kolejny stoczyli zaciętą walkę o zwycięstwo w ośce i klasie E1 2000. Po raz pierwszy w sezonie triumfował Krupa, który był szybszy od Piękosia o prawie 2 sekundy. Poprawiłem się w stosunku do tamtego roku o 4,5 sekundy, także to jest bardzo dużo. Poprawiłem też rekord trasy samochodów przednionapędowych. Rzeszowski kierowca Marcin Wrona wygrał rywalizację w klasie A2000. Kolejnego rywala wyprzedził o ponad 3 sekundy. Kolejna runda mistrzowska rozegrana zostanie w słowackich Banowcach w ostatni weekend lipca. W 6. rundzie Mistrzostw Polski rywalizowały załogi samochodów z tak zwaną duszą. Po 3 dniach prób w 17. podkarpackim rajdzie zabytków zwyciężyli Artur Węgler za kierownicą Renault K1 i Jan Bogacki jadący Saabem. W 17. podkarpackim rajdzie pojazdów zabytkowych, 6. tegorocznej rundzie Mistrzostw Polski rywalizowało 50 załóg i goście ze Słowacji i Włoch. Organizatorzy przygotowali szereg prób sportowych, tak by zaspokoić uczestników wolę rywalizacji. Wszyscy mówią oficjalnie, że przyjechali się tu bawić, natomiast jak wywieszamy wyniki, to wszyscy czekają i patrzą, które mają miejsce, więc jednak coś w tym jest. Każdy jednak chce być najlepszy. Najstarszym samochodem na rajdzie był amerykański Buick, sprowadzony przez właściciela do Polski w częściach. Auto wtedy kosztowało $1000. No a potem 4 lata dość żmudnej pracy. No i jest to, co jest. O przywiązaniu właścicieli do zabytkowych aut może świadczyć historia tego Triumfa, który od chwili powstania ma jedną tablicę rejestracyjną. Nawet samochód trafił do Stanów Zjednoczonych, skąd został został zakupiony i cały czas ten numer się nie zmieniał. Po 3 dniach rywalizacji w grupie najstarszych aut wyprodukowanych do 1945 roku zwyciężył Artur Węgler, jadący 92-letnim Renault K1. Natomiast w grupie aut wyprodukowanych po wojnie wygrał Jan Bogacki, kierujący Saabem z 1957 roku. Już najbliższy weekend na boiska wracają piłkarze. Rozegrana zostanie runda wstępna Pucharu Polski. Zdobywca tego trofeum na szczeblu województwa, zespół JKS-u, zmierzy się z drugoligowym Rowem Rybnik. Dla Jarosławian to będzie jeden z najważniejszych meczów w historii.
Jarosławianie ostatnie dni poświęcają na przygotowania do inauguracyjnego starcia w Pucharze Polski. Nie ukrywają, że chcieliby zostać rewelacją tych rozgrywek i nawiązać do sukcesów choćby Stali Sanok, która w pucharowej rywalizacji ogrywała m.in. warszawską Legię. Ale wyniki turnieju towarzyskiego rozgrywanego w weekend w Połomi nie napawają optymizmem. JKS przegrał tam wszystkie spotkania, tracąc 10 i strzelając zaledwie jedną bramkę. Chcemy się jak najlepiej przygotować do turnieju, niemniej jednak przyjechaliśmy troszeczkę w eksperymentalnym składzie, bowiem po prostu mieliśmy krótki obóz dochodzeniowy. Trener Sawa wyznaczył takich zawodników, a nie innych na dzisiejszy turniej. W turnieju rozgrywanym jako memoriał Stanisława Telesza triumfował zespół Sokoła Sieniawa, który w 3 meczach zgromadził 7 punktów. Portugalczycy wrócili do kraju z Pucharem Europy, a to oznacza, że na Euro pokonali nas tylko mistrzowie i to dopiero w rzutach karnych. Ojców sukcesu jest wielu, a jeden z nich pochodzi z Podkarpacia. Bogdan Zając, drugi trener reprezentacji Polski, odwiedził dziś rodzinne strony i odebrał gratulacje od prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Bogdan Zając piłkarską karierę zaczynał w swoim rodzinnym Jarosławiu. Pierwsze kroki stawiał w miejscowym JKS-ie, później grał m.in. w barwach Kamaksu Kańczuga, ale największe triumfy święcił w Wiśle Kraków, z którą dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Kraju i raz Puchar Polski. W Wiśle poznał Adama Nawałkę, który prowadził wtedy Białą Gwiazdę, a od 2013 roku wspólnie trenują reprezentację Polski. Tak wspomina pobyt kadry na Podkarpaciu przed udanym dla biało-czerwonych turniejem Euro. To zgrupowanie w Arłomowie bardzo dużo nam pomogło, bo praktycznie wykonaliśmy kawał dobrej roboty, którą sobie zaplanowaliśmy. Praktycznie wykonaliśmy ją w 100%, mieliśmy na to czas, miejsce i właściciele hotelu naprawdę stanęli na wysokości zadania. Wielkie podziękowania jeszcze raz za to, że stworzyli nam tak fantastyczne warunki i naprawdę uznaliśmy, że to zgrupowanie naprawdę było kluczowe w tym wszystkim. Bogdan Zając mówił, że zawsze podkreśla swoje związki z Podkarpaciem i zapewniał, że przy każdym pobycie na podkarpackich boiskach wypatruje następców Lewandowskiego czy Krychowiaka. A w sporcie dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. I sport kończy aktualności. Życzę Państwu miłego, spokojnego wieczoru. Dziękuję i do zobaczenia.